No dobrze, moi drodzy państwo, zaczynamy kolejny odcinek. Tutaj jeszcze zajrzymy raz przed Orin do tego domu wód. To są dom wód, czy coś takiego chyba. Jak to się nazywa ładnie? Dom Królowej Wód. O. No bo coś tu się musi dziać. No nie wierzę, żeby taka miejscówka w ogóle nie miała niczego tam do zaoferowania. Bo coś tu jest, prawda? Był ten pogrzeb. One dalej śpiewają, prawda? Puścili nas na pogrzeb. Z kim my tu możemy pogadać? Z tobą, bo ty najważniejsza jesteś. No i dobra, spławiła mnie. Ta pani co śpiewa? Ta nic. Okej, ta tak samo. To łaska to taka dziwna, bym powiedziała, skoro ona nie żyje. Miałyście fajne ciuchy, to fajne. No, one nawiedzone są. A może niech ktoś inny z nią pogada, bo ona ze mną nic nie ten. Hej ty, suplikatka. Jaki trybut przynosisz, by oddać cześć zmarłej córce matki Fan? Przynoszę modlitwę. One chyba kasy chcą, nie? Nie ma. May the seas be as kind as you deserve. I to wszystko. A ty bonus, jak z nią pogadasz? You, supplicant, what tribute do you bring to honor the wave mother's fallen daughter? A fine offering. Always appreciated in the eyes of the wave. Aha, 500 golda, to już inaczej gada, zapłacił. Your tribute is well received. Breathe deep as she permits. O Boże, nic się nie zmienia. No widzę, ale 500 golda oddałeś. Krojcią? Nie, bo myśmy tutaj... Nie, bo myśmy tutaj już mamy minus 5, u nich trochę mamy. Krojcie to ciało na środku? Nie możesz, bo jest na czerwono, nie dotykaj. Don't touch it. To, że jest na czerwono, nie znaczy, że nie mogę. Ale jaka jest przyczyna śmierci? Tu był jakiś notatnik. Ty coś powiesz? Te kusałki nic tu nie mówią. Wracaj na dół. Wydaje mi się, że z kucharkami gadałam. A tutaj ta nas nie chce wpuścić, nie? To na dole, tak. I tam na górze to też. Czekaj, zobaczymy. No nie chcę. O, a kto to jest? Kto? To Kale, coś tam. Aha, nie można tam iść. Okej, okay, to ja sprawdzę coś innego, patrzcie. No nic nie mówi, dobra. Co zrobiłeś? Chcesz trochę rumu do marynaty? I co, otworzysz? Otworzysz. Teleportował się na górę. Aha, i mnie zajrzała jakaś z dołu. Teraz stary przyjaciel Gale. Przecież się zamkniesz mi drzwi przed nosem, prawda? No! Dawaj to, masz bardzo dużo plusów tam. W perswazji. Oszustwo. Tylko pytanie, czy go sprowadzi na dół i tak, czy możliwe, że tak... O! Ohohoho! You have outstayed your already flimsy. Nie, tu tam jest zgarnęła. Nie wiem, kto tu do mnie zagadał. Nie, to babeczka z domu, wiesz, co tam śpiewa. Tak? Tak?
pytanie. Tak. Czy jak zrzucę sobie niewidzkę... Nie potrafisz się zachować, zostaw je spokojnie. Jak zarzucę sobie niewidkę i tam polecę, to co mi zrobię? Ja idę z nią zagarać, z tą strażniczką. Tu jest są jacyś rybacy, tu wiemy, że jest to wejście. A zapisz Kalipso na wszelki wypadek. Don't get scars. Oni o rybach tylko gadają. If they're right about the Swahagan, I may take up another line. A tu jest kolejna. Plany inwazji, luksusowa skrzynia, plany inwazji. Tu nic nie ma ciekawego chyba. Ale tu jest kolejna babeczka. Kurde, nie mogę podejrzeć. A ty? A jo, faktycznie jest kolejna, no. You might be waiting a while. I've been standing around for an age. Ale to ja bym poszedł jeszcze tak na niewidzę tam na dół do niej, gdzie nas nie chcą wpuścić. Może tam coś się dowiemy. Tam jakaś sadzawka była, nie? Dziwna sprawa. Bardzo. No czegoś tu albo nie przeklikaliśmy, nie wiem, się nie dowiedzieliśmy, że nam się nie odpaliło? Chodzę do tej jaskini. No jaka to była śmierć? Szybka. Albo nagła. Jak to tutaj wyglądało? One tu skarbiec mają. These offerings need to be stored before the next tide, or there'll be a Landra to pay. Umberly despises ditherers. Okay. Did you hear the wave servants talking about a beast in Grey Harbor? If that's true, słyszałeś, co słudzy fal mówią o potworze w szarej przystani. Aha, nawet na niewidzce mnie wyczaiły od razu. Nie byłeś niewidzialny. Nie byłem? Przecież się niewidkę. Ale chyba cię ta woda opłukała. No, a tak się zastanawiałem, czy ty testujesz, co robisz? Woda sprawia, że niewidkę mi przerywa. Masz mokre stopy teraz. Got to make sure my ships are covered. I jakieś kłotoa tu leży na stole w ogóle. A, to ten jest. Możemy... A no dobra, zapisać? Bo one będą mnie biły, jak mnie złapią. No, złapią cię? No nie wiem, niewidzkę zarzucę jeszcze raz. No to i tak jest zapisane, coś tam się ciekawego było? Nie, przeszedłeś. Takie bić bez powodu, to też tak dziwnie, nie? No nie, on wchodzi im do skarbca teraz, także... To tam 500 golda będzie, które im dałeś. To jest pewnie... tam do tych żabongów. Muszę... Ej, tu jest... O, aha. Jest przejście jakieś. I co tam? Musiałbym to rozwalić. Mówię, ale... Solidne. 20... A ile ma HP? A ty jesteś po drugiej stronie. If you're hiding from the funeral, I don't blame you. Just don't let Fitzy catch you down here. Please go back upstairs before we all get in trouble. To jest skrzynka, jakiś szkielet jakiegoś czegoś.
chwilkę bez szału. To można tu dalej iść? Nie, tu nic nie ma. Poczekaj. Czyli co, skrzyneczka tam była, tak? Skrzynka z fantami, jakaś strzała, nic więcej. A ta fioletowa rzecz, to co to było? Co to jest tam na mapie? Strzała. Nie, tamto? Nie, no. Nic tu nie ma fioletowego. Na mapie, na minimapie, zobacz ten taki kryształ po prawej nie stronie. Nie mam pojęcia. Teraz. Tu byłeś? O, jesteś przy tym, zobacz. Był. No nie wiem. To nie jest ich fontanna? No jo, ale tak na mapie takie dziwne to jest. No nie wiem, no, a nic tu nie da się zrobić. Czekajcie, zobaczymy co te kułotoła tu mają, a one nic nie mają. Tu jest skrzynia z kosztownościami. 400 golda. Pierdoły. O! Ale jak skroiłem, to się od razu pojawiły potwory. No i wszyscy cię biją. Sahuagiński champion. Ale my się nie bijemy z bonusem, z Kalipso. Nie, bo tu jakaś pułapka była zastawiona. I ty jesteś walce z nimi wszystkim? Ale to jest podejrzane, że tutaj, nie wiem, że one nas tu nie wpają. A są w zmowie z tymi potworkami, te które zaatakowały w porcie. Pamiętacie? No. To są te potwory tam są u ciebie? Tak. To nie jest tak, że one biorą od ludzi ten i jak ktoś nie zapłaci, to wysyłają, kuźwa, nasyłają te potworki na nich, na statki? Ja coś czuję, że tu jest taka... Może tak być. Siatka przestępcza. Zorganizowana, nie? Tak. Ale one jakby wyznają te kłotoa, bo to jest jakieś posągi i chcą takie rzeczy. Nie wiem, ja stąd wychodzę. Zabijacie ich tutaj? Bić ich? Nie wiem, czy Kalipso chce tu wchodzić i się z nimi lać, czy nie wiem, czy googlujesz, coś sprawdzasz, czy da się tutaj coś znaleźć. Bo tam nie widziałem żadnych listów w tamtym pokoju, żeby było coś do dowiedzenia się. Nie mam pojęcia, czego my tutaj nie znaleźliśmy. Czekaj, jak one do ciebie tam pójdą, to ty jakbyś wyszedł stamtąd i zamknął cię w środku. Nie no, nie da się pewnie. No ja zapomniałem, że na siebie mogę to rzucić. Ja nie wiem. Piwnica Królowej Wód. O co chodzi w tym zadaniu? Co tu jest? Jest jakieś zadanie? No nie wiem właśnie. Co? Okej, to... Mi możliwe. Pokazuje, że
że rozmowa z Alandrą startuje Questa pod nazwą Zemsta dla Utopionej, czy coś takiego. Pomści Utopioną. Wydaje mi się, że nie mamy tu żadnego questa z tego powodu, że byliśmy już w Żelaznym Tronie. Może tak być. Tak, bo przeczytałam, bo nie wiem, co tu mamy zrobić i nie mamy takiej linii dialogowej, więc tak w skrócie może dla oglądających powiemy. Jeżeli byśmy tu zawędrowali wcześniej, to by się okazało, że tą bestią, która zabiła tą babeczkę chyba, albo też jeśli kogoś tutaj z nabrzeża, to okazuje się ten statek podwodny. Więc winowajcą za to jest nikt inny jak ten krasnolud, który nas przewiózł? I dlatego to tak wygląda, wiecie? Nic by tu ciekawego nie było, tak strasznie dostalibyśmy jakiś strój za zabicie go. Że bonus jest w walce teraz. No będzie trzeba czytać. Dostalibyśmy strój w nagrodę. Mhm. Tylko gdzie fajny tu jakiś? Wczytam, tak? Leczyłby cię, gdybyś stał w wodzie i tam miałbyś jakieś odporności na lód i ogień. O, to dla mnie coś, no. Ale ja za to znalazłem coś w kanałach, co może być ciekawe. A bo my kanałów nie zbadaliśmy jeszcze do końca? Zbadaliśmy jeszcze prawie, coś tam że... zostało. Tak. I to jak to mówią, pod latarnią jest najciemniej. Tak? Chcemy iść szybko do tych kanałów zobaczyć? Po momencie gracie będzie, bo to nie będzie ten... żaden quest... Znaczy, że... No nie wiem, co to będzie, ale... Raczej nie sądzę, żeby to było długie. You don't get scars on your fingertips like this unless you've been baiting hooks for 20 years. No, możemy jakieś wystąpienia musimy posłuchać. Poczekajcie, jeszcze tak może być. Czekajcie, może jeszcze się uda to zrobić i pokazać. Posłuchaj wystąpienia Flute Tide Alandry Grey na południe od domu Królowej Wody. Pytanie... Gdzieś tu musimy się pokręcić, słuchajcie, na wybrzeżu. Znaczy na południe to gdzieś w wodzie jest. No bo te ryby kogoś zabiły, prawda? No i to nie jedna osoba. Wtedy na nabrzeżu. Nie wiem. Dobra, kto tu jest? Ci tu są. Tu się nic nie da zrobić. Okej. Obywatel. No, trzy razy. A jeśli zarzucę jej rozmawianie z trupami? No nie możesz, bo to będzie potraktowane. Na czerwono. No. Low blank. Ej, a my w końcu weszliśmy tutaj? Nie, chyba. Gdzie dokładnie? Pukasz? Do loży? Duży chujdo tutaj stoi. A ty? A był tam Omelum chyba, nie? You know the guild got us for this. Aha. Ale ja nie chcę nic kraść, nic nie biorę. Spokojnie. If it ain't bad genes, it's too many years of salt in the eyes. Can't see further than a gold can shit. Co to krab? What I want to know is who.
Teraz pytanie, po schodkach tu? W górę? Czego szukasz? Co ty próbujesz zrobić? Nie, próbuję znaleźć coś ciekawego. Ale chyba mi się nie uda. Aha, to jest tu. Gdzie są nabrzeże? Tu aż. Ale jest tu gdzieś jeszcze jedno miejsce. O, koleś tutaj do mnie zagadał, znaczy ja do niego, a się okazuje, że on coś chce. To się tu wejść tak? Is that blood? No, never mind. A co chce? Mówi, że dobrze wyglądam i że... Nie, że jestem dobrze wyposażony i... Naprawdę? No. I pyta, czy mam na zbyciu miksturę uzdrawiającą. Jesteś dobrze wyposażony? No raczej. A już myślałam, że coś znalazłam. Nie wyglądasz na rannego. Ale to jest sztuka przerwania porażki. O. Still breathing. Nie, ale niedługo będę. Jakie zbiry go dorywają. Ten halbut. Nieźle, on na pewno wyczuje. Prawda? Też porażka. Tu coś jest. Ale ja tego nie mogę odkryć. O, za domem. My tam nie byliśmy? Nie, bo ty się typnąłeś nie tu, gdzie trzeba. Ktoś tu wchodził przez tę dziurę? Ty się chyba, Umfryda, mieściłeś, bo widzę, że jest wykopane dziura. Mi też poraziło sztuka przetrwania, porażka. No. Też idę do was. Połączę, sztuka przetrwania. Bela pieskowa stopa, nie wiem, nie widzę gdzieś nigdzie tej babeczki i to chyba nie jest takie ważne. To chyba tam, tu coś już poszło delikatnie, nie tak. Jakoś ty się tam dostał? Jak ty się tam dostałeś? Chyba tymi... Coś tam było napisane jakimś... O, ten idzie do tyłu! Okej. Okay. O kurczę, poczekaj, to ja się źle przeteleportowałem. No nic. Tam, gdzie ciotkę Ethel zabijaliśmy, czy tam za tym domem. Okej. Okay. Ale nie. Już mi się zabiegnie. Kurde. Też na drugą stronę, no? Tu. Tu. Teraz słabo. Security's tightened since Gortash's death. You stay in your designated district. Nie wiem, nie mam pojęcia, coś mi tu nie gra. Północ, to tu powinno gdzieś być. Fin. Co za fin tu jest? What to do? Seems like a good moment to talk. There's no cure for a broken heart, but a bit of sunlight and
fresh air helps. Sometimes. Beautiful day, isn't it? Do make the most of it. You never know how many you've got left. Mhm. O, a to ja chyba trafiłam tutaj do tego domu pogrzebowego, tak? Nie, poczekajcie, nie wchodzić? Co to jest nie wchodzić? Sprawdźmy sobie zadanku. Gdzie to jest? Gdzie jest ta Orin? Zabiliśmy wybrańca Baina, tak jak zażądała Orin. Teraz musimy przynieść jego odciętą rękę do Trybunału Mordu. Tam uzyskamy dostęp do świątyni Bala i samej Orin. Orin porwała jedno z nas, to wiem, ale gdzie to było? Tutaj wejście przez te groby Calhouna czy kogoś tam, to tutaj to jest. A co to jest nie wchodzić? Najbliżej z bramy bazyliszka, jak coś. Byliśmy w tej piwnicy? Ogródnika? Byliśmy chyba, co? Nie wiem. Kurde, wyszłam, nie tu. Aha, a nie chcecie jeszcze szybko tych kanałów zobaczyć? Chcemy. Zaczekaj tylko na mnie chwilę. I wtedy już w sumie ten główny quest poprowadzić, bo to nie jest z głównego questu, byliśmy, tylko to jest takie... prawda? To to jest mina burząca. O kurde, będzie bolało, prawda? Ej, byliśmy tu? O czemu nie mogę tu wskoczyć? Wygląda jakbyśmy tu byli. A nie byliśmy? No właśnie. Nie no, to jest też chyba jakieś zejście do kanałów. Co? Nie mam pojęcia, poczekaj. O. Ozdobny drewniany włas. Ach, to tu! Jestem w kanałach. Czy my tu czaszkę w ogóle znaleźliśmy? Bo tam pamiętacie? Tu babeczkę bez głowy? Tego trupa takiego no, na jasno świecącego? No ale ona tam właśnie dalej jest. Ona, ta czacha jest gdzieś tam dalej, a my nie szliśmy właśnie tam, bo te bala tam były te. A, poczekaj, Ufryda, jak tu do ciebie dojść? Tu. Ten też szliśmy na pewno. No tu nie wchodziliśmy. Nie weszliśmy tutaj? To może tu będzie ta czaszka. Tu masz do odkopania. A tu jest... A co tu się dzieje? Tu jest Arabella! A co tu robi Arabella? No nie pamiętam, o co to chodziło. Arabella! To jest ta przecież ta nasza. Ta, co ona tam swoją ścieżką miała podążać, pamiętacie? She's as intent on examining a peculiar stone as she is unbothered by the corpses littered on the ground. Arabella? Hey! I had a feeling you'd show up. It's sort of our thing, like it's fate or something. Check out the stone. It's magic. Incredible, right? Udo się? Chyba nie. Bo totalnie nie. Będziesz mogę powtórzyć? Pewnie nie. No. The stone buzzes with unfamiliar magic. Ich pierniczy same porażki. Uhuhu, kiepsko. My mind is closed to intruders.
Oh, you can't see it. I can. And it's wonderful. I can't describe it. You'd have to see it for yourself. Dobra jest to. Bandits came at me with daggers. They didn't know who they were messing with. No kurde. To na pewno są bandyci? Weź ty luknijcie. No to są jakieś te... Yep. Nie wiem co to jest. And I like it that way. Bone Man told me to follow the weave, to let it guide me. I've learned a lot thanks to him. And I'm still learning. Nice. A może bonus zagadaj, może to być. Myślę, że to już jest spalone, jak jedno z nas pokadało. Bone Man said so. Czy nie? Zobaczymy. No jasne, ktoś powinien podejść. No. Co? To ten kamień, tak? To ten kamień. W sumie to wygląda jak jakiś kamień, płyta jakaś nagrobna. Oj, na Timbu. Arabella. O, masz. No to dobrze, tobie może wylosuję. I had a feeling you'd show up. It's sort of our thing. Like it's fate or something. On z magii to... O, dwie kości. You are flooded with memories of the distant past. Creatures slain, lovers reunited, spells crackling through the air. The stone holds records of all who have passed by it. Arabella is collecting them. It's as natural as breathing for her. No jeden teraz. And I've only scratched the surface. I want to know everything. Bone Man was right. The weave will take care of me. I just need to listen. To ten marnie jej nagadał. Nie wiem, ona zaczyna wyglądać na jakąś opętaną dziwnie. Trochę mnie przeraża teraz. Okej. Okay. No dobra, czyli tu Arabellę jeszcze spotkaliśmy, no proszę. Czyli ona cały czas gdzieś tu jest w tym naszym świecie. Myślałam, że w ogóle gdzieś tam się wybrała. No dobra, i myśmy jakoś tędy niechcący zawędrowali do Orin, tak? To jakbyśmy chcieli... No tu są ruiny w podmieście, dokładnie, my tędy zaszliśmy. A jakbyśmy chcieli drugą stroną, to gdzie mamy się tepnąć? Do tych grobów, czy brama, coś? Brama Bazyliszka. Brama Bazyliszka. I za mną. Lecę. Jak się tak przybliży na maksa do postaci, w sensie kamerę na dół, to też fajnie, nie? No. I teraz ten, bo sobie pogadałem jeszcze przed sekundą z NPC-em i stwierdzam, że szaroskóry, rudowłosy ork fajnie wygląda. Coś tu kata. A, to ten. Poczekajcie, bo tu jest skrzynka na listę, ale ja chyba przeczytałam. Rozmowa o stracie. Poradnik samopomocy twierdzący, że prawdziwe szczęście w życiu zaczyna się od czystego domostwa i dobrze wypolerowanego parkietu. Drapek zdechnął. Drewniana trumna tu jest. Nie chcę wiedzieć, skoro to są ciuchy. O Jezu, chciałam zagadać do tej gościowy za blatem, ale to Ufrydę. Ale te fioletowe kłuce są mega. Sample tombstone, premium edition, with an optional engraving of iconography. Czemu nie miałam napisków? Czemu ja w ogóle powiedziałam? Czemu ja to w ogóle powiedziałam? Jeszcze pieniążków tylko brakowało.
Alexander Rainforest. Meticulous in life, mellifluous in death. Tu będzie przejście jakieś na bank, prawda? Beloved Reynold, father, husband, duck breeder. Gone too soon. Wszyscy porażka. O! Prawie do tym regał. Słychać to było, no. Ale poczekajcie, coś tu jest. Poszukiwacza. Jeśli szukasz trybunału, niechaj śmierć cię poprowadzi. Wszak co kryje się za śmiercią, jak nie morderstwo. Kałamasz. Regał. Patrzcie, jak łapa. The locked door has red text on it, reading: All are awaited, all are embraced. None shall escape. Trzeba zachować pozory. Urzędniku Drawicz, proszę pamiętać, że pańskim zadaniem jest dopilnować, aby nagrobki Kandul Halloa wyglądały jak autentyczna placówka handlowa. Wszystkie ceny należy utrzymywać na poziomie o połowę wyższym niż normalnie, aby nie sprzedawać za dużo towaru. Niech traktuje pan sklep jako pewien rodzaj scenografii, aniżeli prawdziwy interes. Zarząd. Okej, okay. Ja mam śledztwo, rzucam. Zbadaj czerwony symbol na drzwiach. No znamy go aż nazbyt dobrze. I nie wyrzuciłam. Chyba będziemy potrzebowali speca. No ty jeszcze, żądza. O, wypowiedz słowo Sicarius. Bo już czytaliśmy wcześniej gdzieś. Aha. Mhm. I teraz od której strony my tu trafiliśmy? Nie wiem, ale nie ma mapy. Nie ma. No mapa here. Samo zapisało. To muza. Jest na czerwono, tak by the way. Czy my mamy wszystkie komórki? Mamy. Czy my mamy wszystkie komórki? Co my mamy tu zrobić? Iść dalej. Dobra. Kto miał tą świecącą tą... O! Tu były drzwi? Gdzie? No nie uwierzycie, ja tego nie widziałam w ogóle. Aha. Z kitu. I patrzę się w drugą stronę i się zastanawiam, co tu zrobić. Czy tu jest jakieś zaklęcie potrzebne? Flaming fists this way. Tarcza. Ale to ta, ten, tam. Ta. Nie wiem, chyba będę szła pierwszą lejza. O, starożytne czaszki. We faithful cure mortals of burdensome life. Czemu to jest zaznaczona? There's something engraved on the skull. To death, father, living, bar. A torment of sorrow and by strife. Invoker Grimlock. To jest wymazana krwią. It's a poem. It continues. Is a burden to great and to small. W jakiejś kolejności? There's something engraved on this skull. Living, a torment of sorrow and strife. It's a poem. It continues. Is a burden to great and to small. We faithful cure mortals of burdensome life. And present it to Death Father Baal. Verse by Invoker Grimlock. A tutaj do tych drzwi nie wchodzimy, tu? O shit, widziałeś jaki tutaj alkohol tu spadł. Beczki z alkoholem. No właśnie. A czemu do tej drzwi nie chcieliście wejść na początku?
Bo tu ślepy zaułek i pułapka. Aha. Czy to still jest ślepy zaułek, tak? So that's progress. Aha. Should mind my step. A bo skrzynka tu była. Tak. I'll give it a shot. Indolence breeds madness. An efficient path. Oj, już jest. To co strzeże. I patrzący. Czyhający. Trzeba tarczą brać. Present me well from gifts thine own, or I shall rend thy flesh from bone. Co ręka? Aha, rozmawiasz. A grasping hand, an offering vile. Enter now the dread lord's trial. Okej, okay, tylko teraz tak się zastanawiam, otworzyli drzwi i teraz... Oho... A jakbyśmy ich już tutaj przyatakowali, żeby potem nie zlecieli się, Tak jest plan, ale to byśmy drzwi musieli zamknąć. No tu na banku Rin siedzi. Jest tron, tam. Więc jest Jorin na pewno. Tyle, że nie widzimy kto tam jeszcze jest, no ale... Atakujemy ich? Zamykam zamknęła drzwi. No właśnie. I tak otwarte? Bo Ulfryda zamknęła i Lazel otworzyła? Aha, zdążyłam podejść. Okej, okay, to Lazel tutaj. Ja bym ich przeatakowała. Tak jak, kurde... O Jezu, nie no, ty zostajesz. Cofaj. Już. O, co wy o tym myślicie? Na trzy. No. Raz. A nie, poczekaj, pozaznaczam. Raz, dwa, trzy. Violence hasn't gone unnoticed. On ledwo co dostał, on ma 309 HP. No ale stówa mu prawie zjechaliśmy. O, nie mam akcji, jak miło. Acz odparł moje spętanie. Pa. Nie wiem. Oddaję. A wiadomo, co jest, jak ktoś daje i odbiera. Nie wiem, jaki to ma związek ogólnie, ale... Kurde, mogłam zrobić to wcześniej, prawda? A co to robi? Niszczyciel dusz. Ładny. Oj, będzie ciężko, słuchajcie. No i sobie coś nie umarli? A, rycerz śmierci, nie umarły, no. A to oznacza, że to jest nieumarły humanoid, czy...? Nie. Inteligencja. Poziom inteligencji został zmniejszony przez wyssanie cechy, okej. Okay. Ogłuszenie. A zobaczmy. A spróbujmy. Can't even catch my breath. O, też nie mam akcji. Fajnie, nie? W sensie czar. O! No hej. O kurde, trochę tej akcji mają, powiem wam. Oż to umie, nie? O kurcze.
nie wiem, czy podbiegać do tego, żeby w razie co uderzyć go, jakby gdzieś odbiegał, czy... Czy zostać tu, gdzie jestem? Blood comes easy these days. Kurde, bonus tu to jest. Tak, ona pije się. Chodź. Porzucić ci potkę? Nie mam. O Jezu, on jest odporny na nekrotyczne. Świetnie spojrzałem. I na truciznę też. To domyślam się, że Orin tak samo będzie odporna. Daj. Lazel poskładała tamtego, co miał 309. Another fight. Let's go. Tylko nie bijąc ich, my pewnie weszlibyśmy tutaj tak pogadać sobie, a tak będziemy od razu w bitce, czy nie? No nie wiem. Zobaczymy, bo co nie wiem. No nie wiem. To ładnie oddała. Coś fajnego? Rękawice ciemności. Plus jeden siła, plus jeden atak. A co to jest to? Zadawanie ran. 6k10 nekrotycznych. O! Biedny pancerz. Bierz Unfry te rękawice. Właśnie. Ja mam tutaj tarczę, Unfry. Zobacz, czy tobie pasuje ta tarcza. Masz w ekwipunku? Mhm. O kurde, tu jest pancerz za 6400. Ale... To co ty mi wysłałaś? No, co słaba ta tarcza? Ej. Nie. Właśnie się zastanawiam, czy to ta. Nie no, może słaba ta tarcza, nie? Nie. Ona ma taki sam ten. Plus 2, tak jak ja, tylko reszta. O. Tarcza niewierzących. Bardziej pasuje, jest droższa, ale...
O, i to jest tak, otrzymujesz plus jeden rzutów przeciwko swoim czarom. Ale tu jest oraz testów ataku czarami, to nie. A tutaj jest. Twoi wrogowie otrzymują utrudnienie w rzutach obronnych przeciwko twoim czarom lub akcjom, które wywołują strach. Dałam jej buty, bo ja mam latankę. Ale sobie wezmę. Na mądrość, utrudnienie, wszystkie są zmniejszone o jeden. Ale inicjatywa tu jest, no. No, ale te rękawice jest w ogóle nekromancja jakaś. No to jest to słabe zaklęcie z nekromancji chyba. No, ono ma jak też... Jak się nazywa? Zadawanie ran. 6 do 60 nekrotycznych. No to nie tak źle, 6 do 60. Wy stąd, ty się uleczyć? Ale to wolę moja akurat już. No możemy wyjść jak chcesz. Co, idziemy do obozu spać? Nie, nie. Ale tu nie możesz nawet krótkiego odpoczynku użyć. O. Bo na czerwono? Mhm. Okej. A nie chcę potek marnować, bo jeszcze się okaże, że potka tam się przyda. Na pewno się tak okaże. Nie oszukujmy się, tam raczej dobrze się to wszystko nie potoczy, prawda? No teraz możemy. No i nie wiem, jak będzie bitka od razu, to chyba wczytamy. Zobaczymy, co Orin powie. O, no i nice. Zerknijmy tylko do środka. Czy będzie bitka, bo zabiliśmy tę trójkę, czy nie będzie bitki? Wydaje mi się, że nie powinno być, bo w sumie mord to mord, prawda? Powinniśmy im teraz ręce podcinać i dać tutaj. No. No. No co? Tu chyba możecie na flanki wejść. Oj tak. Czekaj. O kurde, co tu siedzi. Ja tylko dodam. To jest Orin? To nie jest. To jest Sarewok. Sarewok tu bala, siedzi. To lubią niewidki, więc ja chyba sobie zarzucę widzenie niewidzialne. Ej, tu Sarewok siedzi. A kto to był ten Sarewok? No nie pamiętam, ale czytaliśmy o nim. Zaraz ci powiem, kim był Sarewok. A, co żółto? Spoko. Poczekaj, zaraz ci powiem. W krainie BG3 jest jeden człowiek, którego znają wszyscy Baldurianie, a jego obecność wywołuje strach w ich żołądkach. Ten człowiek to Sarewok Encz. Nie wiem. Jest to balista, który wieki temu spowodował wiele entropii w Baldur's Gate. Bal zaś nazywany jest panem mordu. Baliści są wyznawcami Bala, którzy starają się składać ofiary panu mordu. Jednak spotkanie Sarewoka... Okej, dobra. I dalej tam jest to, czego nie chcę czytać. Także, no czytaliśmy na pewno o nim w tych książkach, w podaniach jakichś. O kurde. Ja tak naprawdę polecam flankę. Umfryd. Nie wiem, czy nie powinieneś tu stać. No i żeby ich z łuku atakować.
Idę, właśnie idę. Ze sobą wezmę laser na dół, bo coś czuję, że będzie kiepsko. Ale to dalej nie jest Orin. You gaze upon murder's progeny, child. His most ill-trusted zealots. His faithful departed. Prodigal servants, each returns to do his bidding eternally. This is the court of the Dread Lord's Tribunal. Ej, to nie jest... I am its custodian. Here come those who seek to transcend. Aspirants of his most profane order. The would-be unholy assassins of Baal. But you are no mere aspirant. I did not expect to see you again. So it is true. It is true. You have returned. Saravok Anchev, a relic of your cursed line, a Baalspawn who failed to become chosen. I have heard it said you lost your memories. Let me revive them. In times past, I was Baal's deathbringer, his acolyte, and you, his favorite child. You worshipped him the way that he would wish. Your bloodlust innate, your thirst for butchery unslakable. But you were foolish enough to think yourself untouchable. You didn't see Orin rising through the ranks. You were blinded by her artistry, her devotion. You believed she worshipped you as much as all the others. Your fall was as spectacular as your birth. The purest Baalspawn there ever was. Ruined by his own hubris. But now you have returned. Tell me, are you here to have your vengeance on my granddaughter? Orin jest jego wnuczką? O kurde. O, jest nawet pierwsze. O kurcze. She is the child of my child, and your bloodkin. But she only seeks the Baalian favor you were born to inherit. She may have usurped you once, but all her rites and rituals will never match her to your natural gift. Baal is about to name a new chosen. All is between you and my granddaughter Arin now. And Arin has much to learn. Our lord does not care for beauty. Baal cares only for death. Death in numbers. Death in droves. It is a lesson Arin will only learn in death. I wonder if you will be the one to teach her. No to za mnie taki słaby ten, bo tak za dużo to ich tutaj nie pozabijałam. To też ciekawe, że można i w ten sposób przejść mroczną rządzą tę ścieżkę i ciekawe, co z tego wyniknie. Pewnie nie będziemy godni, co podejrzewałam, ale no ciekawe. Sama już rzuciła mi wyzwanie, stoczymy pojedynek na śmierć i życie. Przychodzę tu, żeby zostać potępionym skrytobójcą, a nie sprzątać po twoim potomstwie Saravoku. Mam zabić twoją urodzoną wnuczkę? Z przyjemnością ustąpię Orin. Nie interesują mnie względy Baala. No, czwórka też jest dobra i powiem wam, że nie wiem, co wybrać. Nie wiem. No i tak nas będzie chciała zabić. Oczywiście, ale możemy tutaj powiedzieć, że z przyjemnością ustąpię Orin. Ale może być tak.
Orin tę lekcję przyswoi sobie dopiero, gdy sama umrze. Zastanawiam się, czy to ty jej udzielisz. Może oni chcą, żebym ja ją zabiła, po czym ona się, kurczę, nie wiem, odrodzi czy coś? Nie wiem, ale jedynka całkiem spoko. No jedynka i czwórka, waham się mocno. Spoko. Zapiszemy sobie i zobaczymy ewentualnie dwie opcje dialogowe, bo mnie zastanawia, czy to nie jest takie podchwytliwe to pytanie teraz. Why do you speak such heresy, child? Baal may favor you yet. You are the true inheritor, after all. I have heard of the duel Arin proposed to you. She seeks to sacrifice you in our father's temple. Czyli wracamy do jedynki. She dreams that your corpse will be her masterpiece. But she forgets. Before your incident, you were the true master. You were murder. Pure murder. No excesses. No pretensions. I believe you will be the one to slay Arin. But you will need my help. I see you have not embraced your birthright yet. Perhaps with my stewardship, father will bless you yet. Czemu on chce tak śmierci? No bo Baal, no przecież... I must first ensure that you remain as pure and worthy of his blessings as you once were. Come, child of murder. Let me lead you in Baal's worship. No, czemu? Czemu tak chce śmierci Orin z naszej ręki? Hmm? Co, bo jesteśmy tacy zajefajni? Jest piątka. Piątka, poczekaj. Dobrze prowadź. Prawie, że Baal będzie ze mnie dumny. Jestem pomiotem Baala, nie potrzebuję niczyich nauk. O! O! W sumie, nie? Lejemy go, co? Dawaj. No pewnie. Do you hear that, child? The bloodless vacuum where your father's love for you should be. You have disappointed him. You have been judged. You have been found wanting. Unworthy. You will make a fine offering to the Lord of Murder. His own blood returned to him, freed of its ungrateful flesh. No dobrze, i teraz stop, 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 stop. Mamy walkę. Nie wszyscy są w walce. Dobra, poczekajcie, to zaraz wam powiem. Teraz tak, o jest, trochę mają tych odporności. Mają odporności na obrażenia od elektryczności, od ognia, od dźwięku, od kwasu. W ogóle mają niepodatność na obrażenia nekrotyczne, także tym nie atakujemy. Od lodu. Jesus. I to tak wszystkie mają, to one. Mówię o nich. Tak, one mają to samo. Bezcielesny ruch mają coś takiego. Przeciwnicy mają utrudnienie w atakach okazyjnych przeciwko tobie. Czyli trudno ich z okazyjnego trafić. Nie mogą być odepchnięci, rzuceni. Okej. Mają... No tak jak i ja, metamagię, czyli dalekosiężne zaklęcia i mają odporność na odpędzanie. To one. Sarewok. Sarewok, dobrze mówię? Tak. Mhm. Sarewok. Nie ma odporności. Nie, on ma legendarną odporność. Słuchajcie, obezwładnienie. Zyskuje premię plus 10 do swojego następnego rzutu obronnego przeciwko efektom obezwładniającym. Czyli też go ciężko obezwładnić. Można 3 razy może tego użyć.
I teraz tak, jeśli pozbawisz tej istoty przytomności lub wycofasz się z walki, może ona mieć do ciebie pretensje, ale nie będzie cię więcej atakować. To ciekawe. Perfekcyjny strażnik. Nie można go zaskoczyć. Jest nieugięty. O kurczę. Podwójne uniki. Dodatkowy atak ma. Atak ma z automatu na wychodzącego z zasięgu. Ma wyjątkową zbroję płytową. I trwałe uzbrojenie. Aha, stworzenia nie można rozbroić. I pierwsza krew. Przy trafieniu wywołujesz krwawienie u celów, które mają maksymalną liczbę punktów wytrzymałości. To by wyglądało w ten sposób. Także ciekawe. Mogę uderzyć, żeby wejść do walki? Nie, ponieważ mamy godzinę już nagrania, więc sobie walkę rozegramy od nowego odcinka. Tak to będzie. Tak to zrobimy. Lazel, widzę, została trochę z tyłu, ale nawet Lazel, słuchajcie, tego nie udźwignie. Trzeba będzie jak najdłużej chyba grać na zasięg. Nie wiem, co ten Sarewok jeszcze potrafi, ale to się zobaczy i myślę, że chyba te echa najpierw trzeba zniszczyć. Tak. Patrz, tak myślę. Kurczę. No dobra, a ty już szedłeś na dół, to nie wiem dobrze, czy dobrze zrobiłeś. Ale no niech tak będzie. Nie masz zasięgu. No dobra. No to słyszymy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wyjdziemy z tego zwycięsko za pierwszym razem. Chociaż może być trudno, tak się zapowiada. A to jeszcze nie Orin.